Ogień jest dla mnie najmocniejszym z żywiołów. Z jednej strony jest nieprzewidywalny, szybki i trudny do opanowania. Z drugiej strony kojarzy mi się z ciepłem i domowym kominkiem, przy którym można usiąść i pomyśleć o wszystkich codziennych sprawach. Odkąd tylko pamiętam, moim ulubionym miejscem w domu była kuchnia. To tutaj spędzałem najwięcej czasu i przyglądałem się temu, co robi moja babcia czy mama, przygotowując tradycyjne potrawy. Kiedy miałem 12 lat, przygotowałem swoje pierwsze danie. Placki ziemniaczane. Nie należały do udanych, ale to właśnie wtedy zrozumiałem, że gotowanie to przede wszystkim sprawianie przyjemności ludziom. Dziś wiem, że to działa w obie strony. Ogień jest dla mnie trochę jak przyjaciel. Razem współdziałamy, a dzięki tej współpracy tworzymy cudowne rzeczy. Płomień to nie tylko temperatura, ale także sposób na wydobycie smaków i aromatów. Ogień daje mi nie tylko nieograniczone możliwości w kreowaniu smaków. Dzięki niemu mogę łączyć ludzi. Dziś to jest dla mnie najważniejsze.